Dzień dobry Państwu. Spotykamy się znowu na moim kanale, w moim filmie, aby walczyć z wszechogarniającą nas masowością. Teraz na ruszt weźmiemy czasy bardzo zamierzchłe, bardzo stare, które udało nam się odczytać dzięki żmudnej pracy uczonych, których zapał do wykonywania tej pracy, czyli wygrzebywania i odczytywania tabliczek zapisanych pismem klinowym tysięcy i składania ich fragmentów i szukania w tym sensu i treści. Można tych ludzi nazwać przez to, jak tą pracę wykonywali z pasją i jak się jej poświęcali. Można uważać, że ich wysiłek oraz poświęcenie graniczyły z szaleństwem, ale takim bardzo pozytywnym szaleństwem. Dzięki temu szaleństwu poznaliśmy zamierzchłą przeszłość, między innymi narodu sumeryjskiego, a książką, która dobrze wprowadzi czytelników w świat ludów sumeryjskich, jest książka pana Samuela Noacha Kramera pod tytułem Historia zaczyna się w Sumerze. Jest to książka już leciwa, gdyż sam autor dokonał żywota w wieku 93 lat w 1990 roku. Z paszportu był Amerykaninem pochodzenia żydowskiego, a urodził się na dzisiejszej Ukrainie. Chodzi o to, że książka ta jest napisana w stylu popularno-naukowym, czyli sugerowałoby to, że jest masowa. Niemniej jednak od masowości dzieli ją wielki mur nie do przejścia. Jest napisana wspaniale, też z zacięciem literackim i z akcentem osobistym, gdyż autor sam przyznaje, że zaczął ją pisać dopiero wtedy, kiedy udało mu się zyskać tenure position na jednym z uniwersytetów amerykańskich, czyli stałą pozycję zatrudnienia po wykazaniu się naukowo. I wtedy poświęcił się popularyzowaniu Sumeru i jego osiągnięć, a miał sporo materiału, z którego mógł pisać i to czynił, ponieważ przez swoje życie przerobił ładne kilka tysięcy glinianych tabliczek i je przetłumaczył. Odtworzył ich tekst i opisał, zwłaszcza jego dokonania są niepodważalne w dziedzinie odtworzenia, jakby to powiedzieć, odbudowy, może, czy rekreacji, jak kto woli, literatury sumeryjskiej. Jednak w książce historia zaczyna się w Sumerze. Tak naprawdę, moim zdaniem, jak i zdaniem wielu ludzi, zaczyna się ona trochę dalej, historia nawet pisana, ale o tym będzie w innych filmikach przy okazji innych książek. Teraz o Sumerach. Pan Kremer utrzymywał, że zaczyna się ona w Sumerze i tak w razie przy tym zostaniemy. Opisane były przypadki tak zwanych pierwszych jakichś tam czynności. Jakich czynności odsyłam czytelników do tej książki, aby się dowiedzieli, co pan Kramer z tabliczek wyczytał i co opisał jako pierwsze w cudzysłowie, według niego, w historii zanotowane, tak to ujmijmy. A co w tej książce mnie zdziwiło, z czym się nie zgadzam, to z wielkim uwielbieniem, jakim darzył pan Kramer pana Ataturka, no ale dobrze, każdy ma prawo do swoich poglądów. I zdziwiło mnie jeszcze to, że zakładał pan Kramer obecność ludów semickich na terenie Sumeru, czy południowego Iraku, przed przybyciem Sumerów na tych terenach. Co jest dla mnie trochę dziwne, bo Semici tak naprawdę jako pierwszy znany lud to Akadowie, który przybył z Półwyspu Arabskiego i ostatecznie opanował Sumerów, zaczął nimi władać, a następnie ich zasymilował. Ale to okej, nawet wielcy uczeni mają czasami zwariowane hipotezy, z którymi nie musimy się zgadzać, ale możemy je brać pod uwagę jako coś, z czym możemy dyskutować. Natomiast ciekawe jest przedstawienie bardzo wieku bohaterskiego przedsumeryjskiego i posumeryjskiego, tak samo jak podczas upadku Troi, kiedy upadły imperia epoki brązu, czy po upadku Cesarstwa Rzymskiego. Dzisiaj najprawdopodobniej zbliżamy się do kolejnego wieku bohaterskiego, no bo narody cywilizowane, łącznie z azjatyckimi, nie są obecnie w najlepszej kondycji, a przyjeżdża dużo ludzi, których możemy zaklasyfikować według starej nomenklatury jako barbarzyńcy. Jak się trendy nie odwrócą, znowu będą lata i wieki bohaterskie. Ale to odsyłam do lektury, by ludzie się dokładnie dowiedzieli sami i zaznajomili z tym konceptem. Polecam, historia zaczyna się w Sumerze.
pana Samuela Noacha Kramera. Wszystkiego dobrego. Zachęcam ludzi bardzo, ludzi intelektu, ludzi żądnych wiedzy, ludzi żądnych poznania samych siebie i swojej przeszłości, zwłaszcza kulturowej, do podróży na tereny południowego Iraku. Nie Kuwejtu, bo takowy jeszcze wtedy nie istniał, bo Eufrat i Tygrys musiały nanieść odpowiednio materiału, żeby ziemie, na których obecnie jest Kuwejt, dopiero zostały wydarte Zatoce Perskiej. Więc zachęcam do podróży do dzisiejszego południowego Iraku. 4 i 5 tysięcy i więcej tysięcy lat temu, aby się dowiedzieć więcej. Historia zaczyna się w Sumerze. Samuel Noach Kramer. Do widzenia.